Jedno z chlebem, a drugie z warzywami. No. Ty, ale to czy taka mała wioska, ale ładnie nie. O, patrz, ile tutaj jest. Żeby tam ten kosz taki. To tak ma być. No tak, to jest taki ten. Tu sobie pamięczyk, chyba chleb, zboże. Czarny zboże. Może tak być, bo nie ja wymierzam takie kary. No właśnie. W zbiór plonów i życzyć również wszystkiego dobrego im rodzinom, wszystkiego najlepszego za waszą ciężką pracę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu sołtysowi, a teraz proszę o zabranie głosu starostów naszych Dożynek, panią Teresę i jej męża, pana Andrzeja. Przyjmij, gospodarzu, od nas ten bochel chleba, upieczony z ziaren z naszych pól. Szanuj go, gospodaru, tak, aby go nigdy nikomu więcej nie zabrakło. Proszę państwa, w tym roku Dożynki to jest inny wymiar niż rokrocznie. Zastanawiałem się, czy organizować dożynki, bo mamy, jak państwo wiecie, okres pandemii. I pomyślałem sobie, czy pandemia, czy inna sytuacja, Panu Bogu trzeba podziękować za plon. I bardzo dziękuję wszystkim delegacjom z miejscowości naszej gminy za więcej kosze dożynkowe. Dziękuję, że jesteście tutaj. Co prawda, nie wiem, może w złą godzinę powiedziałem, że nie będę w tym roku modlił się o piękną pogodę, ale naprawdę nie modliłem się o taki deszcz. Także, proszę państwa, bardzo się cieszę. Dla mnie, kiedy są dożynki, kiedy spotykamy się, najpiękniejszy jest korowód. Kiedy przedstawiciele wszystkich miejscowości idą ze sobą i tworzą jedną rodzinę. Potem siedzimy wspólnie, świętujemy. W tym roku może będzie troszkę inaczej. Też przestrzegam. Ale musimy. Musimy i powinniśmy Panu Bogu podziękować i zrobiliśmy to. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi Adamowi. Ksiądz biskup Adam nie odmawia udziału w dożynkach gminnych w Międzylesiu już od wielu lat. Księże biskupie, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim księżom naszego dekanatu,
którzy zechcieli tutaj przyjść, a szczególnie księdzu Markowi, z którym bardzo dobrze mi się współpracowało i organizowało tą część dożynek, która już minęła. Dziękuję panu sołtysowi z Rostock i wszystkim roztoczanom, którzy chcieli zaangażować się w przygotowanie dzisiejszej imprezy, bo to jest naprawdę ciężka praca. Dziękuję strażakom, dziękuję wszystkim, którzy chcieli tutaj dzisiaj być. Dziękuję tym, którzy będą jeszcze po mnie na tej scenie. Bo, proszę Państwa, dożynki to podziękowania. Dziękuję wszystkim za wszystko, a to, co ksiądz biskup powiedział dzisiaj w swojej homilii. Rolnicy produkują dary ziemi, dary boskie dla nas wszystkich. I oby nam tego chleba nigdy nie zabrakło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi, a do mikrofonu poprosimy pana Piotra Marchewkę, przedstawiciela powiatu, członek etatowy, członek zarządu oczywiście powiatu. Panie Piotrze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w imieniu starosty i zarządu powiatu kłodzkiego na ręce tutaj starostów dożynek składam serdeczne podziękowania rolnikom gminy Międzylesie za waszą pracę i tegoroczne plony. Dobrze, że te dożynki się odbywają. Dobrze, że publicznie możemy wam powiedzieć dziękuję, bo ta praca wasza nie jest łatwa, a co roku przygody pogodowe na początku, upały, susze, później opady deszczu, podtopienia sprawiają, że jeszcze jest ona bardziej ciężka. A wy się nie poddajecie i ten skrawek naszej polskiej ziemi tutaj w gminie Międzylesie uprawiacie. I za to wam publicznie dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego na przyszłość. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy. Dowiedziałam się, że jesteśmy chyba jedyni, którzy organizują dożynki. W 2014 roku były fundowane wyróżnienia, czyli Przyjaciel Rostock, trzem firmom, jedna osoba prywatna była. Po 6 latach postanowiliśmy znowu wyróżnić dwa przedsiębiorstwa, które zaangażowane są w pomoc Rostocku. Zacznę w ten sposób. Do jednego z przedsiębiorstw, kiedy dzwonię, od razu w telefonie słyszę, co potrzeba. No i taki przykład z ubiegłego roku, gdzie potrzebowaliśmy tutaj pewny materiał, czyli deski i tak dalej, na zadaszenia. Pozyskaliśmy drewno z Urzędu Miasta i Gminy. Udałem się z wymiarami desek, kroków i tak dalej do tego zakładu. I mówię, czy jest możliwość. No jest możliwość, proszę jak najszybciej, 2 tygodnie, żeby dostarczyć nam drzewo. Wychodząc pytam się, ilu mam wziąć żerantów, a po co tobie żerantów? No, żeby zaciągnąć kredyt na tą pracę, za którą trzeba zapłacić będzie. Usłyszałem znowu te słowa, że mówiłem już kiedyś, że wszelkie prace dla Rostock wykonuje za darmo. I drzewo rosło w lesie jeszcze? Po 2 tygodniach telefon, że gdzie złożyć to drewno do żony. Ja mówię, ale drzewo jeszcze rośnie w lesie. Mówię tu cały czas o tartaku domaszku. Nie wiem, czy dotarł już pan Balcer, bo miał tam jakieś kłopoty z dotarciem. Jeżeli tak, to proszę tutaj na scenę. Chciałbym osobiście to podziękować w imieniu Rostock i tak dalej. Panie Bartku. To nic, przekażemy innym razem. Następna nagroda to również Przyjaciela Rostock, gdzie do tego zakładu, do tej firmy, kiedy idę, zawsze spotykam ludzi z uśmiechem. Zaczęliśmy oświetlenie drogi, jak to się mówi, zawsze od lalki w dół, z naszych funduszy sołeckich, przyznawanych z Urzędu Miasta i Gminy. Ustawiliśmy przy tej drodze 6 lamp, brakowało nam 9 lamp. Poszedłem do tej firmy i w ubiegłym roku cała droga jest już oświetlona. Otrzymaliśmy również wiatę od tej firmy przystankową koło sklepu w Rostockach.
traktorek tutaj do koszenia trawy na boisku porządnej firmy. No i mamy w planie jeszcze następną drogę, cztery lampy. To już jest tak daleko, że plany są zrobione i czekamy tylko na te słupy. Mówię tu cały czas o firmie POR, która buduje tutaj buduje u nas zaporę wodną. Mówię również o panu dyrektorze Henryku Wolfie. Dzięki bardzo i proszę na scenę, panie Heniu. O, idzie pan dyrektor. Panie Heniu, drogi Heniu, przyjacielu, to jest ta nagroda, dziękujemy za tą przemoc, za tą pomoc, wszelką przemoc. Może przemoc to z mojej strony nie jest, ale to jest właśnie ta tablica pamiątkowa przyjaciela Rosta. Dziękujemy bardzo, całej firmy. Chciałem dwa słowa powiedzieć, czuję się zaszczycony i dziękuję w imieniu całej firmy i całej ekipy, która tu buduje zaporę. Chcę powiedzieć, że dzięki pomocy Boga mam nadzieję, że za rok zapora już będzie bronić Roztoki przed powodzią. Tego niech się tak stanie i Bóg zapłać wam i szczęść Boże. Ja im zaczynam po Bosiowie, nie będę mówić. Jeszcze chwileczkę, bo no, takie warunki są, także chronimy przed deszczem. Dożynki gminne Roztoki 2020. Proszę bardzo. A ja Państwu przypominam, że nas obowiązują maseczki. Kto nie ma maseczki, a chciałby ją mieć, na stoisku gminnym można dostać taką maseczkę za darmo. Jest to, ale jest taki malutki haczyk. Na stoisku stoi puszka i zbieramy, oczywiście maseczki są za darmo, ale jak co łaska proszę wrzucić do skarbonki na Julkę, zbieramy pieniążki. Także maseczka się każdemu przyda, i dzieciom do szkoły, i Państwu do sklepów, i na wycieczki, i wszędzie. Także można sobie iść wziąć maseczkę i wrzucić grosik dla Julki. Dla Julki wczoraj już gmina Międzylesie, mieszkańcy się postawili pięknie i zebrali ponad 23 tysiące. I jeżeli dzisiaj się coś uda zebrać, dorzucimy ten grosik do tej puli i będzie wszystko dla zdrowia 18-letniej. Proszę Państwa, w tamtym ubiegłym roku na Godzicach dostaliśmy od burmistrza ten sierp. Symbol, że dożynki gminne w 2020 roku będą w Roztokach. Dożynki się Roztok już prawie się, no nie kończą, ale się zaczęły i tak dalej, więc czas na to, żeby po prostu oddać ten sierp burmistrzowi, żeby przekazał komuś innemu. Proszę Państwa, ten sierp krąży tak od 99 roku. I jeszcze się nie zdarzyło, żeby nie było chętnego do przejęcia tego sierpu, czy sierpa. W każdym razie, proszę Państwa, to jest symbol. Symbol, który przeszedł, tak jak kiedyś mówiłem, remont dosyć dokładny w Spryczynie. Z tego, co mi mówiono, to on przyjechał tutaj na nasze tereny, jeszcze z terenów zaburzańskich. I w przyszłym roku dożynki będą organizowane w Nowej Wsi. Zapraszam panią sołtys z Nowej Wsi, aby przekazać ten sierp.
To znaczy tak, w Rostokach zawsze pada deszcz, jak są dożynki ostatnie dwa razy z rzędu. A jak mieliśmy dożynki 8 września kiedyś, to nam elegancko padał śnieg, także wszystko przed nami. Sierp ten, który otrzymałam dzisiaj, mobilizuje mnie do zorganizowania dożynek w Nowej Wsi w następnym roku. Sierp ten zatacza trzecie koło. Trzeci raz będziemy, odkąd wyszedł od nas, organizować dożynki, także zapraszam na drugi rok do Nowej Wsi. Właśnie mówiłem, że remont był sprytny. Proszę Państwa, nigdy nie musiałem prosić, żeby zgłosił się organizator. Wprost przeciwnie, bywała taka sytuacja, że było dwóch, trzech chętnych i niech ta tradycja się utrzyma. Ja, korzystając jeszcze z tego, że jestem przy mikrofonie, chciałem podziękować księdzu Janowi z Domaszkowa za pomoc w organizacji dzisiejszych dożynek. Prosił mnie, żeby nie mówić, w czym pomagał, więc nie mówię o maseczkach i płynach dezynfekcyjnych i tablicach informacyjnych, ale dziękuję księdzu Janowi bardzo serdecznie i może brawami podziękujemy księdzu Janowi. Konkursy dożynkowe i są dwie kategorie i za jakiś czas ogłosimy wyniki, jak już będą głosy podliczone. Także bardzo proszę, zapraszamy po chleb. Nas tu czeka niespodzianka w postaci... Thank you.
Szklarnia. Pani Basia za nie mogła, ale ma godne następstwo. Dla sołectwa Smryczyna. Sołtys ze Smryczyny, nie wiem czy przyjdzie, czy go przyniosą, bo jeszcze zmęczony po wczorajszej imprezie. Gratulujemy panu sołtysowi świetnej imprezy, którą właściwie nie wiadomo kto przygotował, bo to była jedna wielka improwizacja. Ale chwała Bogu, że tak fajnie to wszystko wyszło. Dla sołectwa Różanka. Bardzo się cieszę, że był kosz z Różanki. Podkreślam to, że się bardzo cieszę, bo różne plotki słyszałem, że nie będzie kosza. Widzę ten uśmiech. Dla sołectwa Nowa Wieś. Dla sołectwa Kamieńczyk. To z Kamieńczyka to pani sołtys zbudowała liczną delegację. Adrian musiał transparent nieść. Dla sołectwa Jaworek. Dla sołectwa Goworów. Dla sołectwa Długopole Górne. No i się już miejsca pojawiają, także uff. Proszę Państwa, ja w tym roku, kiedy zapraszałem wszystkich na dożynki, w ogóle w tym roku nie było zaproszeń na piśmie. Liczba gości zaproszonych jest troszkę mniejsza. No, zależało mi na tym, liczba występów jest trochę mniejsza. W ogóle chciałem bardzo podziękować paniom z Akademii Ruchu, że zgodziły się być tutaj z nami. No bo jednak te dożynki są pandemiczne. Jak wszystko będzie dobrze, to się nam uda. A jak będzie źle, to ja będę tym gościem, który będzie bił głową o ściany. Także proszę Państwa, zrobiliśmy konkurs i na kosz, i na wieniec. No bo kosz jest bardzo łatwo zrobić. Można pójść do Biedronki i przygotować kosz, jak ktoś chce. Już naprawdę wyjątkowo trzeba się starać, żeby nie zrobić kosza. Bo wieniec wymaga dużo ciężkiej pracy, no i często siedzenia w jednym pomieszczeniu kilku osób. Więc stąd ten kosz dożynkowy. Chciałbym, kiedy już będą normalne warunki, żeby tych wieńców było tak jak za dawnych dobrych czasów. A kosz jest takim pandemicznym wyjściem naprzeciw trudnym sprawom i problemom zbierania się ludzi. I trzecie miejsce, sołectwo Domaszków. Drugie miejsce,
sołectwo Gajnik. I pierwsze miejsce, proszę Państwa, jedna z największych miejscowości, może nie największa, może trochę nie jest taka duża, ale na pewno najwyżej położona w naszej gminie. No, która jest najwyżej położona? No, nie Długopole, wiadomo, nie? Bo Długopole jest najniżej. Jodłów, pana Piotra zapraszamy i gratulacje wielkie. O, zobaczcie, jak się chłop odmłodził od razu. Pierwsze miejsce. Tak? Widzicie, proszę Państwa, to jest naprawdę szał zwycięstwa. Kochani, ten ostatni stopień jest źle wyliczony, bo poprzednie mają 16 cm, a ten ma 14. Stąd się to wzięło. Chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować tym paniom, które się przyczyniły do tego, jakby powiedzieć, pierwszego miejsca zajęcia w konkursie na najpiękniejszy kosz dożynkowy. Jestem pełen uznania i wierzę w to gorąco, że to będzie pierwszy krok do tego, abyśmy w przyszłym roku zrobili jeszcze piękniejszą koronę, a za 2 lata postaramy się o to, aby pan burmistrz nas wybrał jako organizatora kolejnych dożynek. Dziękuję za udzielenie głosu, panie burmistrzu. No widzicie, jak wam mówiłem, że nigdy nie zdarzyło się, żebym nie miał kandydatów do organizacji dożynek, to macie państwo już przypadkiem, wiemy, gdzie będą następne, po Nowej Wsi. Zrobią to, zobaczycie, na wysokim poziomie. Jakby nie wyszło, to będzie na pewno powyżej 800 metrów. No i proszę państwa, za udział dla sołectwa Roztoki. Zapraszam pana sołtysa. W ogóle mam taką prośbę do pani Ireny, do żony pana sołtysa, bo pan sołtys się zobowiązał, że odpiecze wszystkie placki wszystkim sołectwom, które mu pomogły. Pani Ireno, proszę mu nie pomagać. Panie Zbyszku, chyba już piecze. W którym miejscu go piecze? Zobaczymy. Tu mi podpowiada sołtys, że za 2 lata się zgłosił przecież Jaworek, że będzie robił dożynki. Także Jodłów skacze wyżej jeszcze. Także zobaczcie państwo, naprawdę. Ja naprawdę nie zmyślam. Sołtysi pilnują tych spraw. Drugie, znaczy kolejne wyróżnienie za wieniec. Sołectwo Siostrzane Roztok. Właściwie takie moglibyśmy powiedzieć, jak są miasta Bielsko-Biała, Boguszów Gorce, Roztoki na Godzice. Zapraszam pani Nadzieję. I proszę państwa, teraz już mamy miejsca, bo wieńców było w tym roku tylko 5, albo jak chcemy wierzyć, aż 5. Trzecie miejsce, pierwsze miejsce na podium dla Domaszkowa. No i teraz, proszę państwa, mam tutaj pierwsze i drugie miejsce. I tak do końca nie jestem, bo ci, co zdobyli pierwsze miejsce, to próbowali wywrzeć na mnie wpływ. Wywierali na mnie wpływ, tylko ten wpływ był bez żadnej obietnicy. I teraz nie wiem, jak to czytać. Także, proszę państwa, pierwsze miejsce, nie, drugie miejsce, trzeba mówić po kolei. Drugie miejsce, wieś, która jest położona podobnie
jak Potoczek na tej samej wysokości. Nasza największa miejscowość, w której mieszka 15 mieszkańców, Potoczek. A pierwsze miejsce Długopole Górne. Zapraszam sołtysy. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, bo dziękujemy sobie tutaj za wszystko. Chciałem bardzo podziękować starostom dzisiejszych dożynek. Starostami dożynek byli Roztoczanie, pani Teresa i pan Andrzej. To są starostowie, którzy nie tylko starostują tym dożynkom, ale czynnie brali udział w przygotowaniu tych dożynek. I to nie sami we dwoje, ale całą rodziną. Zapraszam panią Teresę i pana Andrzeja na scenę i wielkie brawa dla starostów dożyny. Ona jedyna, co by chciała, wciąż mi gina. Tylko ona jest moja.